Cześć. Spróbujemy po raz nie wiem który zwalczyć demona. Mam pewien plan, jak może go zabijemy. Nie! Chciałem miksturę szybkości użyć. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Ile potrzebuje czasu? 2 minuty? 2 minuty chyba. Wiecie, ja tego nie robię też dla swojego komfortu, tylko po prostu chcę zabić tego zasranego demona. Kurwa. Czy wy to widzicie? Co tu się dzieje? To jest jakieś chore. Nie rozumiem tego. Zasięg działa jego. Myślałem, że będę mógł go tak zbugować, ale to gówno. On się leczy. On się leczy, moi drodzy. Chiron. Gdzieś na necie właśnie przeczytałem, że człowiek zabijał w ten sposób, że... A, nie da się. Pierdolę, robię to tak. Mam dość syzyfowej pracy w tej grze. Mam dość, kurwa, syzyfowej pracy w tej grze. Elixir many, mała esencja demona, rubin, serce, smoła. Mam dość syzyfowej pracy w tej grze, naprawdę. To nawet nie był boss żaden, to był po prostu zwykły demon. Tylko zabijanie demona, no, w trzecim rozdziale. Czy w trzecim rozdziale musiałem zabijać jakiekolwiek demony? Nie wiem, uważam to za mega trudne. O, patrzcie, teraz na hita lecą. No. Jakiś silniejszy, słabszy, chuj wie, o co chodzi. Już zapomniałem, że po co ja tu w ogóle jestem, gdzie jestem naprawdę. Dobra, jakaś z tych dróg jest poprawna. Tylko która? Chyba tu. Ujcie wie tam. Dobra, czyli to ta była. Tu naokoło trzeba iść. Bo są pułapki. Dobra. Zapiszmy grę. Tutaj co jest?
Kamieni strażnicy. Nasi ulubieni przeciwnicy, kurwa, w tej grze. To jest, kurwa, najlepsze. Jak one kopią leżącego. To jest, kurwa, najlepszy hit. Kawałek kamienia runicznego. Ale co ja mam z tymi kawałkami robić? Dobra. Już nawet nie chce mi się spać tutaj. Co ja w ogóle tutaj robię? A, bo tu jest skrzynia jakaś. Zwiedźmy ją, czy otwórzmy ją najlepiej. Uważam, że stratni na tym nie będziemy. Trochę lepiej nam z tą mumią idzie, jak wcześniej, jak miałem jednoręczną. Ale to nadal nie jest jakiś super damage. To co ja mam zrobić, żeby mieć super damage? Poważnie się zastanawiam. Bo ludzie mówią, a potem masz wszystko do hita. Nie widzę tego. Po prostu na razie tego w ogóle nie widzę. I w to w ogóle nie wierzę. Boję się, że ci kamienni się uruchomią, a w połączeniu z mumią mogą mi sprawić trochę problemu. Dobra. Dobra. Ale już mi tak dołował fakt, że mam takie bariery w grze, których nie mogę przejść. Nie wiem, poziom trudności po prostu tej modyfikacji zaczął już mnie w jakimś momencie naprawdę dołować. Tak od 30 odcinków, co w sumie daje 15 godzin gry. Chociaż nie wiem, czy nie więcej. No, chyba dziś od 20. No dobra, mnie to tak dołowało. Już nie podchodziłem do tej gry z takim super nastawieniem. Miałem już tak kiedyś Dark Sadze na przykład, ale to nie było aż tyle czasu. To były po prostu jakieś momenty. Jakoś ciemno się zrobiło nagle. A, no w sumie mogłem odpalić tą pochodnię wcześniej, przed walką z nim. No! No kurwa mać, nienawidzę was. Chyba broni się ci taki cwel najgorszy. Dobra, użyjmy śpiworu. Wiem, że może z tym Drake'em to nie wyszło za uczciwie, w sumie tu z demonem też nie wyszło za uczciwie, ale mam w to po prostu już wywalone. Poziom trudności tej modyfikacji jest bardzo ciężki, a ludzie na forach zachowują się, jakby pozjadali wszystkie rozumy i uważali cię, że jesteś głównym. Czemu tu jest w ogóle jasno, kiedy jest godzina 6? W sensie, nie wiem, czy światło słoneczne ma tutaj jakiś wpływ, bo przed chwilą było ciemno, a teraz jest jasno. Tak jakby światło słoneczne miało w tym miejscu jakikolwiek wpływ. Diament, szkatuła, eliksir, tablica wojownika, czyli podsiła. Okej. Dobra, idziemy. Idziemy z powrotem.
Tu jest mikstura. Widziałem. Trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Zobaczmy na te tablice. Gdzie one są? Tutaj. Kusznika, mędrca, wojownika, włócznika. Włócznika to jest właśnie pod broń dwuręczną. Déjà vu. Wolę wynieść go tutaj. Widzę, że odporność jest prawie 100% na broń dystansową. Tak, go zabijemy szybciej. Pogruchotam mu wszystkie kości i będzie git. Ci strażnicy mnie strasznie wkurwiają, bo cię odrzucają. Mimo, że teraz nie zadają ci jakichś wielkich obrażeń. Ale był taki czas, kiedy on miotał nami. Miotali, znaczy. Dobrze, że się tych zombie już nabiłem trochę. 1510 już. Patrzcie na to. Tak, to mogę zabijać. Kryt nie siadł po prostu. Czysty rachunek prawdopodobieństwa. Tak jak teraz. No jednak 100% szansy na cios krytyczny nie mam. Wyciągnijmy wszystko, co możemy stąd. Srebrny pierścień, mikstura, zardzewiały topór. I zaraz kruk. I zaraz kruk. Zapomniałem w ogóle, że takie miałem tutaj zadanie. To będzie duży kamień milowy dla nas. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Stara runiczna płytka, oki, szmaragd, złoty talerz, złoty świecznik, złoty naszyjnik, eliksir, uzdrowicieli oraz mędrca. To uzdrowicieli mogę sobie od razu użyć. 10. Ale dostałem płytki i te płytki mnie właśnie cieszą, bo będę mógł je do Górniczej Doliny sobie użyć. Nie musiałem prawdopodobnie tego robić tutaj, na bokach. Myślę, że to była zawartość jak najbardziej moja. Z mojej woli. Podejdź minutko. Mój duch był uwięziony przez całą wieczność. W końcu jestem wolny. Miecz ma nowego powiernika. Ostatnia komnata została otwarta. Ale brama wygląda na zamkniętą. To nie jest brama do ostatniej komnaty. A brama prowadzi do poprzedniego pomieszczenia. Powiernik zamknął ją za sobą.
Jak mogę otworzyć bramę? Przesuń jedną z dźwigni. Dowolną? Wszystkie dźwignie otwierają bramę. Twój ojciec zbudował tę pułapkę. Skąd możesz wiedzieć o jej działaniu? Aodron! Wciąż słyszę uderzenia młota po drugiej stronie bramy. Od tak dawna. Wiecz pozwolił mi zobaczyć jego zemstę za moją porażkę. To znaczy, że widziałeś, która dźwignia jest właściwa? Zapomniałem to bardzo dawno temu. Spróbuj sobie przypomnieć. To było tak dawno temu. Bandłowcy szermierza. Szermierza tej użyjmy. W jednoręczną już nie będę rozwijał punktów. Zawsze plus 1%. Już tam pamiętam, że od 90% to tam się robi taki dziwny styl walki. Kurwa, jak ja się cieszę, że jestem w tym miejscu. A, jeszcze tych muszę zabić. To nie będzie jakieś bardzo ciężkie. Widzicie, jak krytyki siadają, to jest git. Czemu on się aktywował? Nie powinien raczej. To jest kurwa hit. No i dobra, co teraz będzie? Pamiętam, że w normalnym Gothiku 2 to on przyzywał jakieś tutaj szkielety, które trzeba było zabić. My go zabijaliśmy, zanim on zabił nas. Zawsze robiłem to chyba na styk. No i tak by to było. Kamienny strażnik, kamienny strażnik, kamienny strażnik. Dobra. Boję się. Boję się, co nas czeka. Naprawdę się boję. Naprawdę się bardzo boję. Ej, ty! Patrzcie, kto przyszedł! Mój mistrz ostrzegał, że super kamera, co? Przyśle swoje sługi. Jednak nie spodziewałem się ciebie tak szybko! No, skoro byłeś taki szybki, zadbam o to, byś równie szybko umarł. Super kamera. Zaprzedałeś duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę dowodził jego armiami. A co z tobą? Jaka jest cena za twoją duszę? Robię tylko to, co trzeba zrobić. Posłuchajcie go! Inos przysłał nam pokornego sługę! Jesteś pewien, że służę Inosowi? Co? O czym ty mówisz? A jeśli służę Adanosowi? Nonsens! A może ja też służę Beliarowi albo samemu sobie? Nie będziesz więc dla mnie godnym przeciwnikiem. Dobra, dość już się nasłuch... To nie jest szpon Beliara.
Boję się. My jesteśmy w stanie to zrobić? Co się stało? Gdzie on jest? Ja mogę zapisać grę. Ej, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu nic nie ma, tak? Nie ma, nie ma nic. Co tu się stało? I czemu w ogóle ten szpon Baliara był taki zupełnie inny? Pierścień. Tu mogę przejść? Co tutaj jest? Tutaj jest jakby wyjście, tylko z reguły zawsze zabijaliśmy kruka, a teraz nie wiem co się dzieje. Tu jest teleport. Gniskujący kryształ, runa. Starożytna tablica. Dobra, pobrałem jakieś rzeczy. Zębacza. Poczekajcie chwilę. Runa. Przyzwanie kamiennego strażnika. Ворон исчез. Что ты хочешь этим сказать? Хотя... Беллер с ним. Без него всем нам будет куда лучше. Рушаш далей? Ты ведь меня знаешь. Так, ciągle в дороге, co? Bezpiecznej подружи. Кто wie, может еще kiedyś się spotkamy. Кто wie? Spotkasz на своей дороге еще wiele bram i łuków. A przy jednym z nich znajdziesz mnie. Ну, в Трелис. Теперь, когда Ворон мертв, как насчет того, чтобы принять меня в свою гвардию? Теперь ты принимаешь решение по этому вопросу, не так ли? Ох, парень, ты ведь не отстанешь, да? Ладно, считай, что убив Ворона, ты прошел свой вступительный экзамен. Вот, держи свои доспехи. Тот панцирь так, как он? Czekajcie, jak to wygląda. Ciężka zbroja gwardzisty, wytrzymałość. Tak, skóra warga. Nic specjalnego. Ale jak to wygląda, moim zdaniem prezentuje się dosyć spoko. Dobra, trzeba tutaj pogadać z Saturasami. Co się dzieje? Zakłócenia. O co tu chodzi w ogóle? Podejdź minutko. W chramie Adanasa ja obnaruszył ten stranny kamień. Daj mnie wzglinąć na niego. Da, очень interesny artefakt. On napomina magiczne kryształy, które my używamy do aktywacji portalów. Poczekajcie. Wczytam księcie. Wybaczcie, ale coś zaczął mi mikrofon świrować, a nie chciałem w ten sposób nagrywać. Dobra. Co tu raz? Ворон zbieżał. Co? To jest jak zbieżał? Ja nastig jego we внутреннем святилище храма. Между нами завязался бой. Но в последний момент он использовал какую-то неизвестную мне магию и просто исчез. Я даже не знаю, что тебе сказать. Может быть, теперь он больше не так опасен? Я так не думаю. Здесь по-прежнему ощущается присутствие огромного зла. И пока мы не убьем Ворона, это не прекратится. Тогда где мне его искать? Если бы я знал,
то давно бы отправил тебя по его следу. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Тогда, может быть, я буду готов ответить тебе на этот вопрос. Ага. В храме Аданаса я обнаружил этот странный камень. Дай мне взглянуть на него. Да, очень. Он напоминает магические кристаллы, которые мы использовали для активации порталов. Но мне даже в голову не приходит, для какого портала предназначен данный кристалл. Значит, его можно как-то использовать? Скорее всего. Но меня больше волнует другое. Где ты его нашел? Если ты обнаружил этот артефакт в храме Аданаса, он наверняка представлял огромную ценность для зодчих. Или наоборот, огромную угрозу, если его так хорошо припрятали. В любом случае, будь осторожен, если поймешь, как его использовать. Последствия могут быть непредсказуемы. Как обстоят дела с изучением города? Работа продвигается медленно. Нам очень мешают бандиты на болоте. Из-за них мы пока не можем приступить к изучению храма Аданаса. Пусть Аданас... I co teraz? Sala Aadanasa, zadanie wykonane. No dobra. Ale nic nie wiemy. Co? Przecież wątek Jarkandaru i co? Co teraz? Подожди минутку. Ty nic. Czyli co, ja to wszystko na darmo robiłem? Miałem do Górniczej Doliny wypierdzielać? U mnie кое-что jest dla ciebie. Prawda? Кажется, ты искал доказательство того, что зодь... Я нашел одну из этих рун. Невероятно. В храме Аданаса. По всей видимости, она использовалась для вызова каменных стражей. Вероятнее всего. И похоже, ее принцип использования ничем не отличается от тех рун, которыми пользуемся мы. Ты оставишь ее себе для изучения? Я хотел бы это сделать, но полагаю, что тебе она еще... Так что возьми ее обратно. Как скажешь. Я и так не мам кренгу маги. Якбым у Галахада знал 3. Что ты хочешь? О. Przypomnij mi, rozmawiałem z Kłachodronem. Więc naprawdę udało ci się przywołać go z krainy umarłych? To wprost niesamowite. Jeszcze bardziej podziwiam tych budowniczych. Kto wie, co mogliby osiągnąć, gdyby wciąż istnieli. No dobra. Co dalej? Eremita. Kruk zniknął. Kruk kurwa zniknął. Może ja mam tutaj w przyszłym jakimś rozdziale przejść, a aktualnie nie. Merdarion, nic. A ty? Riordian. Co do świątyń? Jeśli chodzi o te budynki. Tak? Wygląda na to, że orkowie zainteresowali się biblioteką uczonych. Myślisz, że mogą odczytać ten prastary język? Nie sądzę, ale kto wie. Może lepiej upewnij się, że nie sprawią kłopotów. Siedziba uzdrowicieli znajduje się na środku bagna i jest broniona przez wielu kamiennych strażników. Ciągle stoi? Tak, pytanie tylko, jak długo? Smuci mnie, gdy widzę świadków przeszłości w takim stanie. Kruk wykorzystał posiadłość wojowników jako swoją kryjówkę. Mądry wybór. To podobno najbezpieczniejsza forteca, jaką można znaleźć na tym terenie. W domu kapłanów jest mnóstwo pełzaczy. Czy to nie dziwne, że te stworzenia pojawiły się w tym regionie? W rzeczy samej. O, Aadanasie, dzieją się tu dziwne rzeczy. Siedziba strażników umarłych była opanowana przez moce zła. Chyba nigdy jeszcze nie widziałem w jednym miejscu tylu zombie. To bardzo niedobrze. Strażnicy umarłych stali się ofiarami własnych zdolności. Ich powiązanie ze światem umarłych okazało się bardzo szkodliwe. Mam nadzieję, że uwolnisz ich z tej udręki. Znalazłem wszystkie posiadłości. Wszystkie były tam, gdzie wskazałem? Tak, mniej więcej. Bardzo dobrze. Więc moja praca się opłaciła. Dziękuję. Mogę jeszcze czymś pomóc?
Возможно. Недавно мне пришла в голову мысль сделать эликсир новый эликсир ускорения. Что ж такие готовишь из Босполита? А чем тебя не устраивает обычный? Дело в том, что эффект его действия слишком непродолжительный. Однако я слышал, что в лагере пиратов есть алхимик, который умеет варить особенное зелье скорости. Причем еще и не такое сложное в изготовлении, как обычный эликсир. Вот я и подумал, что было бы неплохо как... Намекаешь на то, чтобы я достал его для... Ты меня правильно понял. И уж, конечно, если... Он не убивает в бавелне. Да, я с тем магом бавелне мордочку крадну. Ладно, попробую. Орковie вкrótce przestaną się interesować tym regionem. Czemu tak uważasz? Ich przywódca nie żyje. Miejmy nadzieję, że to prawda. Naprawdę nie możemy sobie teraz pozwolić na tego rodzaju kłopoty. Zapomniałem w ogóle, że ja miałem zadanie z samymi budynkami, bo że z tabliczkami, to wiedziałem doskonale. Dobra, idziemy spać i zapytamy jeszcze Saturasa w tym odcinku, o co chodzi. A jeśli nie, to ja poczytam na necie, o co chodzi, bo... Wtedy nie spodziewałem się, że on zniknie i nie będę wiedział, o co chodzi. Jeszcze śpimy ze 2 godzinki. Pójdę ja przylegu. Także załatwiłem wątek kruka, a się okazuje, że ten wątek nic nie zmienił w naszym życiu. Ja... Nie wiem. Dobra, dzięki za oglądanie.